Doświadczenie otrzymywania etanolu. Potrzebne do tego nam będzie probówka oraz miedziany pręt. Ten miedziany pręt podgrzewamy do wysokiej temperatury, tak żeby pokrył się tlenkiem miedzi 2, CuO. Do probówki nalewamy etanol, alkohol etylowy. I następnie przenosimy ten rozgrzany pręt do wnętrza probówki. O, tak symbolicznie spróbuję przenieść, tak? O, ten pręt przyniosę tu razem z tym zawijaskiem. O, i tu zachodzi reakcja chemiczna. Obserwacje. Po włożeniu tego rozgrzanego prętu z czarnym nalotem do etanolu obserwujemy się, że czarny nalot zanika. Zachodzi w związku z tym reakcja chemiczna. Na czym polega ta reakcja? Oczywiście w pierwszym etapie mieliśmy przy rozgrzewaniu miedzi mieliśmy reakcję utleniania. Jak prażyliśmy ten pręt miedziany w powietrzu, następowało utlenianie. Natomiast w momencie wprowadzenia tego rozgrzanego prętu z tlenkiem miedzi 2 do etanolu zachodził następujący proces. C2H5OH reagowało z tlenkiem miedzi 2 i powstawała czysta miedź, którą widzieliśmy na wyczyszczonym w cudzysłowie pręcie, oraz powstawał aldehyd octowy CH3CHO plus CU. I plus H2O. I proszę zobaczyć, że tu mieliśmy etanol. Teraz mamy etanal. Tu mieliśmy tlenek miedzi 2. A tu mamy czystą miedź. Tu mieliśmy utlenianie. Proces odwrotny do utleniania jest redukcja, czyli tlenek miedzi zredukował się do miedzi. W związku z powyższym etanol, bo utlenianie i redukcja są procesami odwrotnymi, musiał się utlenić do etanolu. Czyli alkohole utleniają się do aldehydy, albo aldehydy są produktami utleniania alkoholi pierwszorzędowych. I myślę, że to warto sobie zapisać. Aldehydy powstają w wyniku utleniania alkoholi pierwszorzędowych. Najczęściej utleniają się pod wpływem tlenku miedzi 2 albo po prostu czystego tlenu, tak jak w metodzie przemysłowej. Gdzie metanol zgubiłem grupę OH, już się poprawiam, plus tlen pod wpływem szczególnych warunków katalizatora, temperatury około 600 stopni, powstaje aldehyd mrówkowy metanal,
i woda. Że potrzebny jest tylko jeden tlen, w związku z tym trzeba wszystko podwoić o 2 i będzie ładnie. Na koniec może jeszcze przypomnę sprawa rzędowości alkoholi. Jeżeli mieliśmy jakiś łańcuch węglowodorowy i grupa OH była dołączona do atomu węgla, który jest połączony z jednym atomem węgla, to taki alkohol uważaliśmy za pierwszorzędowy. Natomiast jeśli do łańcucha węglowego przyłączyła się grupa OH do węgla, który jest połączony z dwoma węglami, to taki alkohol nazywamy alkoholem drugorzędowym. Z tego powstają aldehydy. Natomiast z tego następne lekcje otrzymamy ketony. Czyli jak widać, rzędowość alkoholi jest niezmiernie ważna.